Szanowni Państwo, poważna awaria oczyszczalni ścieków w Warszawie. Informacje otrzymaliśmy wczoraj po południu. Postanowiliśmy od razu postawić służby w stan gotowości. W pierwszym planie mieliśmy zamiar zrobić sztab kryzysowy tutaj w Bydgoszczy o godzinie 8, ale po informacji i po konsultacji z panem wojewodą Mazowieckim oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji podjęliśmy decyzję, że będziemy uczestniczyć w sztabie w Płocku, gdzie wszystkie służby województwa mazowieckiego są bliżej tego problemu i ten problem jest tam rozpatrywany bardziej jakby szczegółowo. Myślę, że to była dobra decyzja. Posiadamy w tej chwili niezbędne informacje, aby kolejne informacje i kolejne decyzje i przekazywać Państwu i podejmować decyzje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Awaria poważna to jest oczyszczalnia ścieków, która niestety w tym momencie w 100% oddaje ścieki do rzeki Wisły, a problem chyba największy jest dzisiaj taki, że nie wiemy, kiedy to się zakończy. To może trwać tygodnie, to może trwać miesiące. W tej chwili władze Warszawy i zarządzający tym obiektem nie są w stanie nam przekazać tych informacji, czyli no, mamy problem na wiele tygodni niż na kilka dni i kilka godzin. To jest, myślę, ważne do podkreślenia. To, co w województwie kujawsko-pomorskim, nie ma żadnego ujęcia wody wykorzystywanego do celów właśnie wody pitnej, tak jak to ma miejsce w Płocku, gdzie 40% tej wody wykorzystywanych jest z Wisły właśnie do tego, aby spożywali ją mieszkańcy. U nas w województwie kujawsko-pomorskim takiej sytuacji nie ma. Woda ta jest wykorzystywana ewentualnie do celów rolniczych i do celów przemysłowych w przypadku dużych naszych dwóch zakładów. Natomiast tutaj ten problem ewentualnego zanieczyszczenia nie będzie rodził problemu. To, co zrobiliśmy na ten czas, myślę, że ważne rzeczy. Badamy stan zerowy. Te ścieki na razie do województwa kujawsko-pomorskiego nie dopłynęły. W tej chwili intensywnie pobierane są, czy pobrane zostały próby przez sanepid z Zalewu Włocławskiego oraz przez GIOŚ. GIOŚ pobiera próby na wlocie do Zalewu Włocławskiego oraz przy tamie, natomiast sanepid bada przy linię przybrzeżną, miejsca ewentualnie wykorzystywane turystycznie, rekreacyjnie. Mamy stan zerowy, oprócz tego WIOŚ i GIOŚ posiadają badania wieloletnie z różnych punktów Wisły, pobierane comiesięcznie, więc ten stan odniesienia do tego, co się będzie działo w następnych dniach i tygodniach, dniach w tym momencie posiadamy. Myślę, że to, co ważne jeszcze, żeby powiedzieć, Szanowni Państwo, oczywiście służby w gotowości od wczoraj, również w gotowości w dniu dzisiejszym. Jesteśmy przygotowani na ewentualne wsparcie na rzecz województwa mazowieckiego, ale myślę, że siły i środki w tamtym województwie są potężne i jakby doszło do sytuacji ewentualnie dostarczania wody dla mieszkańców, to też na przykład Wojska Obrony Terytorialnej tutaj są przygotowane do tego, aby wspomóc Płock, aczkolwiek na razie takiej sytuacji nie przewidujemy, jesteśmy po prostu przygotowani na wszelkie ewentualności. Zalecenie, które zostanie wysłane do samorządów z terenów przy Wiśle, czyli do poziomu starostw, czyli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poziomu powiatowego i gminnego, będzie takie zalecenie wystosowane. Nie zalecamy stosować właśnie tej wody z Wisły do żywienia zwierząt, do podlewania roślin. Są to na razie zalecenia. Wszystko będzie uzależnione od wyników badań, które będziemy systematycznie poprzez instytucje, o których powiedziałem, będą te próby pobierane. Myślę, że to tyle z tych najważniejszych kwestii, które były poruszane w Płocku, które były poruszane tutaj dzisiaj na tym sztabie kryzysowym. Może podkreślę, że dużą wagę ma właśnie działalność zarządzania kryzysowego i takiego połączenia wszystkich sił i zgromadzenia ich w jednym miejscu, dobrego przepływu informacji i podejmowania decyzji przez osoby do tego upoważnione. Jeszcze zaznaczę, że w Płocku między innymi był minister Szumowski, minister zdrowia, minister Pinkas, główny inspektor ochrony środowiska czy wojewoda mazowiecki. O godzinie 19 pan premier zwołał sztab kryzysowy krajowy, gdzie będzie pozyskiwał informacje o bieżącej sytuacji w związku z awarią oczyszczalni Czajka w Warszawie. Szanowni Państwo, czy mamy jakieś pytania do pana wojewody? Kiedy wody zanieczyszczone z naszego regionu? Jest
Komunikat wydany przez Wody Polskie, można się z nim zapoznać na stronie internetowej, ale do 120 godzin od momentu awarii mają być we Włocławku. Około 140 godzin mają być w Toruniu, tylko zbiornik we Włocławku charakteryzuje się pewnym spowolnieniem. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, w tej chwili przepływ wody na wysokości wskaźników Warszawy to jest 240 metrów sześciennych na sekundę, a już ten sam przepływ w Toruniu to jest blisko 400 metrów sześciennych w wyniku dopływów innych rzek na kolejnych odcinkach rzeki Wisły, więc tutaj mamy większą ilość wody, więc myślę, że poczekajmy na wyniki badań, które będziemy po prostu systematycznie i pobierać i pewnie publikować. Również te badania zostały rozszerzone do metali ciężkich. Nie wiemy, czy to są tylko ścieki bytowe, czy też niektóre zakłady pracy zrzucają tam ścieki do oczyszczalni Czajka i te ilości w tej chwili dostają się do rzeki Wisły, więc no będziemy pod każdym względem przygotowani na to, aby Państwa informować i zapobiegać sytuacji.